Witam w kolejnym odcinku z F1 2020, mój zespół. W tym odcinku czeka nas Singapur, na który już teraz się przenosimy. Pierwszy trening odbywa się na tym torze jeszcze za dnia. A dopiero już tam potem od drugiego treningu i reszta weekendu już jest potem w nocy. W tym odcinku w sumie chciałem o wielu informacjach opowiedzieć. Zrobimy to podczas tutaj tych zadań, aklimatyzacja na torze i zarządzanie systemem ERS. No nie spodziewam się tutaj w Singapurze też jakiegoś szczególnie dobrego wyniku. Lubię ten tor, ale no to nie jest tor, który obecnie sprzyja mojemu samochodowi i temu, jak gram obecnie. Wyjeżdżamy na tor na tych starych, zużytych elementach, ale to one sobie jeszcze poradzą w tym wyścigu. Jesteśmy już na torze w Singapurze. I tak, i teraz te ważne informacje, o których chciałem porozmawiać. No przede wszystkim najpierw kierownica, która będzie. Tylko czekam na jakąś odpowiednią fajną ofertę. A jeśli się nie doczekam, bo rozglądam się teraz na razie za używanymi kierownicami. Tylko też nie tam wiadomo, nie tam jakoś bardzo znowuż używanymi, tylko tak rok na przykład, ktoś sobie kupił na rok i potem sprzedaje. A jak się nie uda znaleźć coś takiego, no to po prostu będę musiał kupić nową. No tu mnie zakręt trochę przeliczył. Tak więc właśnie no myślę cały czas o tej kierownicy i ona będzie, pojawi się na pewno już niedługo, mam nadzieję. Kolejny taki temat to znowuż właśnie zbliżamy się już powoli tak do końca tego sezonu. I tak jak zapowiadałem, no będzie tam niedługa przerwa między jednym a drugim sezonem. A to wszystko ze względu na moją sytuację, a poza tak w ogóle nagraniami. Od następnego tygodnia, znaczy ten odcinek w sumie gdzieś tak już pod koniec weekendu chyba będzie. No musiałbym spojrzeć dokładnie w kalendarz, żeby się zorientować w ogóle co i jak, ale dzisiaj mamy czwartek. Mamy czwartek, jutro w piątek będzie trening i kwalifikacje we Włoszech, w sobotę będzie wyścig we Włoszech, czyli w niedzielę będzie ten odcinek, a więc w niedzielę będzie ten odcinek prawdopodobnie na kanale, a we wtorek wracam do pracy. Kiedyś to tam wspominałem, a to już dawno temu, kiedy grałem w MotoGP, właśnie, że tak normalnie pracuję jako kierowca, ale ze względu na obecną sytuację, jaka była na świecie, to przez naprawdę dłuższą chwilę nie jeździłem. No ale to się zmienia, właśnie już od wtorku będę jeździł z powrotem. Nie wiadomo, przez co będę miał mniej czasu na nagrania. Tak więc ten sezon następny z Formuły 1 ja sobie będę go tak nagrywał, tak kiedy tylko będę miał okazję i w miarę jak już będę miał trochę odcinków nagranych, to wtedy no, zacznę je, te odcinki wrzucać na kanał. I oczywiście ten drugi sezon mam nadzieję, że już na pewno
całości będzie na kierownicy. No cóż, wracając już tutaj na tor, brakło mi dosłownie 5 punktów, żeby zaliczyć to zadanie. Ja i tu znowu nie trafiłem. No ale nie było tak źle. No fakt, kilka zakrętów tam pominiętych. Ale przynajmniej na razie jeszcze też samochód w jednym kawałku. Tu chyba trochę za mocno zwolniłem. Nie, teraz było dobrze. A tu ta szykana. Tutaj nie mogę pominąć nic. A, pominięte. Tu się nie wyrobiłem. Nie wyrobiłem się. Ale i tak zaliczone. Jak tam punkty? 280. O, jeszcze trochę tych punktów, ale tu... Tu już po skrzydle. No to koniec zadania. Trzeba zjechać po nowe skrzydło. I teraz to już w ogóle nie mam przyczepności. Także spokojnie. No szkoda, ale to też tak właśnie jest, że jak tam zbytnio zacznę o czymś innym rozmawiać, to akurat koncentracja i jazda też zupełnie spada. Ale już dotarłem, no to dosłownie tylko założę z powrotem tu skrzydło i wracam na tor, żeby dokończyć tę automatyzację. Dlatego też żałuję, że tutaj nie ma czegoś takiego, że można sobie zdecydować, czy ta naprawa jest na polu, dosłownie wymiana skrzydła i w drogę. Tutaj coś takiego właśnie jak naprawa przedniego skrzydła, to nie ma tak, że po prostu założą nowe, tylko musi upłynąć ileś tam czasu, żeby to skrzydło się naprawiło. No, 50 sekund. Już. Wystarczyło chociaż jeden zakręt trafić z tych, co nie trafiłem. To teraz szybkie okrążenie, żeby nie tracić czasu. Czyli zaczynamy na torze. O Singapuru to też oczywiście jest tor, na którym... Tor, na którym oczywiście kierownica tylko i wyłącznie. Szczerze mówiąc, na klawiaturze to chyba tylko po Austrii czy po Włoszech można sobie jeździć, żeby mieć w miarę takie o nietragiczne wyniki. Mercedes chyba jakiś za mną jedzie. No teraz przynajmniej piąty zakręt mam zaliczony. No blisko było znowu. To na pewno Mercedes za mną jedzie. Ale nie mam go jak tutaj puścić, nie chcę też za bardzo zwalniać, bo sobie anuluję tylko to zadanie. Tu jest ta szykana. Trafione wszystko. Ale tu nie trafione, a mi wyniosło. Aj, to skrzydło znowu uszkodzone. No tak, jeszcze stąd wyjechać. Okay, you have wing damage. This will be a major performance impact unless you box for a new one.
to uszkodzenie przedniego skrzydła już będzie znaczące na osiągach. Chociaż może jeszcze nie wszystko stracone. Ale nie. Nie ma szans. Trzeba zjechać znowu po następne. Ostatni tor, w którym tak ciężko było cokolwiek zaliczyć, to oczywiście było Monako. Znowu by tam mi niedużo punktów mi brakło, no ale... I 10 minut tego treningu, w ogóle nagrania już jest, no to ostatnia próba. Ale to aklimatyzacja na torze, to zależy na jakim torze. Na ulicznych torach to ma klimatyzację, na torze się ciężko robi. Bo to nie jest tak, że ja sobie jadę jak chcę, tylko mam narzucone właśnie te miejsca, przez które trzeba przejechać. I to tak koncentrujesz się na tym, żeby przejechać przez te bramki, a niekoniecznie właśnie na tym, jak naprawdę by się chciało jechać. Kolejne 50 sekund musi minąć. Jeszcze jedno podejście. Ktoś za mną jedzie, Ferrari jakieś. Leclerc, to on ja też właśnie nie będę mu przeszkadzał, niech sobie jedzie. No to podejście numer 3. We can definitely speed up a bit in the following corners. Turn 5, turn 10, turn 20, turn 22. Tutaj ważne, żeby to zaliczyć. Trafione. Na pierwszy sektor jest ok. Bo pierwszy sektor nie jest taki trudny. Tu ważna część, tu jest dużo bramek. Może niezbyt szybko, ale jest najważniejsze, że zaliczone. No idzie dobrze póki co. Ile już mam tych punktów? 400. Już blisko 500 będzie na pewno. Jest, już chyba teraz się udało. Dwie bramki pominięte na końcu, ale zaliczone. To teraz już wiadomo, okrążenie zjazdowe, ale i tak jeszcze sobie poćwiczę tutaj to. No zdecydowanie lepiej niż na tym pierwszym okrążeniu.
Może nawet ukończę to okrążenie jeszcze. Jest tam chyba właśnie ostatnie dwa zakręty. Są nietrafione. I teraz jestem na dobrej drodze, żeby wszystko zrobić. No teraz się udało wszystko trafić. Ale teraz już na 100% zjeżdżam. Przedobrzyłem. No to tak mówię, to już jest na 100% okrążenie zjazdowe. No już mu śnięte skrzydło. Teraz też na te odcinki wszystkie to są na zapas nagrywane. Właśnie tak w czwartek sobie nagrywam odcinek na... No cóż, no znowu zapomniałem. Piątek, sobota to jest Włochy, czyli na niedzielę. W czwartek nagrywam odcinek na niedzielę. Wyścig pewnie też tu jeszcze nagram. Potem mamy Rosję. Cóż, Rosja to też powinien być tor lepszy. Nie spodziewałem się takich wyników jak Belgia czy Włochy. Ale Rosję też bym rozpatrywał jako ten jeden z takich wyścigów, które mogą być bardziej udane. No a potem Japonia. Trzy wyścigi w Stanach, znaczy w Amerykach. W Stanach no to jeden. Meksyk, Brazylia, Stany, tylko trochę w innej kolejności. Brazylia na pewno będzie ostatnia. I finał w Abu Dhabi. No to mamy 3, 4, 5. 6, 7 wyścigów jeszcze łącznie z tym. A to teraz zarządzanie systemem ERS. Tylko jeszcze się ta naprawa musi zrobić. Zdążę jeszcze to zrobić. To zadanie. Akurat dziś tak w sam raz. No ale, znaczy zdążę to wykonać zadanie, ale czy je zaliczyć, to raczej nie. Bo wydaje mi się, że tutaj... Pokazało mi się, że ja nie dam rady zdążyć tego planu, dlatego że ten plan zakłada 3 okrążenia. Bo mam właśnie 3 okrążenia na to, żeby wykonać to zadanie. A mi się uda tylko jedno. No ale teraz już w końcu nie ma bramek. Jadę jak chcę. Trochę za wcześnie tu zahamowałem. No jeszcze trzeba będzie też poświęcić chwilę, żeby dobrze wjeździć się w ten tor.
Tutaj to jedno z najtrudniejszych miejsc, bo jedziemy przez most i potem odbijamy w prawo i odbijając w prawo już się hamuje do tego takiego prawie nawrotu. Tutaj się hamuje też odbijając w lewo, też jedno z takich trudniejszych miejsc w tym torze. A w Singapurze chyba zawsze safety car jest na torze podczas wyścigu. Między innymi tutaj też był ten wyścig taki no dosyć sławny, w którym to no wyszło, że Nelson Piquet specjalnie miał wypadek, specjalnie rozbił bolid, żeby wtedy tak strategię dopracować, aby Fernando Alonso mógł wygrać ten wyścig. No już widzę, że ciężko będzie to zadanie wykonać. Już blisko 2 sekundy strata tutaj, także naprawdę sporo. Ostatni zakręt, 2,3. Ostatnie miejsce też póki co. Także tego odcinka już widzę, że nie trzeba będzie skracać. Nie będę właśnie tego zarządzania RS-em wyrzucał z odcinka, bo będzie Q1 i tyle. Tylko póki co teraz jadę szybciej troszkę, widzę to po czasie, delta jest mniejsza. Ale tu gorzej niż na poprzednim okrążeniu. Dwie sekundy, a podobno okrążenie wyjdzie. Ostatnie okrążenie, czas już się skończył. Ciekawy też jestem, jaka jest moja strata do Magnusena. No a propos Magnusena też to... Już to jest wiadomo od kilku dni, w momencie kiedy odcinek wychodzi na kanał, to już to jest wiadomo od kilku dni. A dzisiaj to zostało ogłoszone, że
Haas wymieni obydwu kierowców. I Magnussen, i Grosjean odchodzą z zespołu. Jeśli chodzi o następców, kandydatów do tego miejsca, w sumie to bardzo wiele nazwisk się wymienia. No cóż, tak z punktu widzenia kibiców, to najlepszy skład na następny rok to byłby Perez i Hulkenberg. Ale no, wygrają pieniądze, niestety. I prawdopodobnie Nikita Mazepin, ktoś taki, będzie jeździł. A razem z nim, no jeszcze nie wiadomo. A skończymy na torze to zadanie, ten trening też w ogóle. A zupełnie inna rzeczywistość. It's time to remind ourselves of our top three. Who are Verstappen, Hamilton and Sergio Perez. Zupełnie inna rzeczywistość. The fun doesn't stop here though. Join us again as the rest of the weekend unfolds. No nie, do Magnussena nieduża strata. De Vries 17 sekundę szybciej pojechał. No to niestety może być weekend coś jak Węgry, bo jednak no lepiej mi się tutaj jeździ niż na Monako. Do Monako to nie mam porównania w ogóle. Nawet lepiej chyba niż Azerbejdżan mi się jeździ po tym torze. No ale to dalej jest właśnie uliczny tor, gdzie granice toru wyznaczają ściany. Na innych torach granice toru wyznacza asfaltowe pobocze albo żwir. No tak, jeśli granicę wyznacza banda, ściana, no to trzeba jechać zawsze, trzeba się zawsze utrzymywać na torze, no bo inaczej to jest uszkodzone skrzydło albo i nawet całkiem samochód. No to tyle w tym treningu. Jeszcze tak w sumie na koniec treningu powtórzę, że odcinki do końca sezonu tego są nagrywane tak raczej na zapas, więc wyścigi najbliższe, czyli tam Portimao, Portugalia czy Imola, jeśli chodzi o Formułę 1, to na pewno będę wspominał tutaj na odcinku o nich z dużo dużym opóźnieniem niż to było w rzeczywistości. I tak właśnie, no a propos kierownicy, no to szukam tej kierownicy. Mam nadzieję, że jak najszybciej ją zdobędę. Już właśnie no nie zależy mi na nowej kierownicy. A jeśli no nie trafi się jakaś taka okazja, to trzeba będzie no kupić tą nową i tyle. Żeby właśnie no móc tutaj zacząć normalnie jeździć jak równy z równym z innymi. No jak na razie to i tak tutaj no chyba dwoje się i troje na tej klawiaturze, żeby dotrzymywać tempa innym. I tak, no i tor typu Monza, czy już Spa, czy ta Austria, Bahrain, na takich torach to jeszcze się uda, ale przychodzi Singapur i nie istnieje. Tak, a powód właśnie tego, że nagrywam na zapas, no to jest to, że od wtorku wracam do pracy, tego czasu do nagrywania będzie zupełnie no mniej, zdecydowanie mniej niż jest teraz. I właśnie będę następny sezon tak nagrywał. Jak się już uzbiera trochę odcinków nagranych, to wtedy zacznę publikować. No a znowuż ten inną gra, czyli Ride 4, który jest też nagrywany. No to on raczej postaram się tak, żeby to zostało właśnie codziennie po jednym odcinku. Także to by był trening, a teraz przenosimy się do kwalifikacji. I powracamy na kwalifikacje. Na kwalifikacjach i oczywiście też później na wyścigu, tak jak to było zamierzone, pojadę na tych już takich dosyć mocno wysilonych częściach. No bo jednak Singapur to jest miejsce, gdzie punktów nie będzie, więc to czy dojadę tam 16 czy ostatni, to
to dla mnie większego znaczenia nie będzie miało. I właśnie już w sumie w takiej walce, nie o punkty, to to, że będę miał właśnie te mocno zużyte elementy silnika, to to nie będzie miało już znaczenia dla mnie. Jesteśmy już w samochodzie. No bardzo mocno tutaj wszystko świeci. Reflektory wszystkie tutaj świecą. I tak bardzo jaskrawo ten nasz samochód wygląda, jak się to światło tak odbija. No a będę pierwszy na torze. Jeśli zajmę przedostatnie albo ostatnie miejsce w tych kwalifikacjach, to sobie na wyścig biorę czwarte elementy, jeśli chodzi o samochód. Dostanę za to karę, to będzie minus, ale skoro startuję z przedostatniego albo ostatniego miejsca, no to kara przesunięcia na starcie przecież nie robi na mnie żadnego wrażenia, bo nie tak naprawdę nic na tym nie stracę. A jaki będzie plus? No to taki, że będę miał nowe, dodatkowe elementy. Dajmy na to... O, tutaj przesadziłem. A w sumie jak sobie Red Bull przejedzie. Mercedes chyba też jedzie, albo to mu kolega zespołu. No tak się złożyło, że mamy identyczne prawie kolory, jeśli chodzi o te kropki na mapie. Wracając. W tej chwili, jeśli chodzi o silnik spalinowy czy turbosprężarkę, to no, używam już trzecich. Na ten wyścig w Singapurze to oczywiście te drugie, jeszcze mocno wysilone. Ale od Rosji, już do końca sezonu, trzeci silnik, trzecia turbosprężarka. No a jeśli bym sobie wziął tą karę i wziął te czwarte elementy, to na te sześć wyścigów, które zostaną, miałbym no prawie dwa nowe elementy. Silnik spalinowy miałbym jeden zupełnie nowy, drugi silnik, który ma na swoim koncie tylko kwalifikacje i wyścig we Włoszech, i tak samo turbosprężarka. Miałbym zupełnie nową turbosprężarkę oraz taką, która ma na koncie tylko przejechane kwalifikacje i wyścig we Włoszech. My jeszcze jesteśmy już na okrążeniu pomiarowym tutaj. Zobaczę, jak to wyjdzie. Pierwszy sektor się kończy. No pierwszy sektor akurat jeszcze mam w miarę fajny z tych wszystkich trzech. Tylko drugi sektor. Drugi sektor wiadomo. No im gorzej, im dalej, tym gorzej. Tutaj trudne miejsce, jedno z najtrudniejszych. Hamujemy tutaj, skręcając w prawo, hamujemy. Tutaj nawrotka. Końcówka drugiego sektora. Pod trybunami. Jeszcze tylko ostatni zakręt. Czterdzieści jeden pięć. Kolega zespołu za mną, no to jednak on jest, to nie jest Mercedes, tylko kolega zespołu, ten bolid za mną. Ale już zawodnicy inni są szybsi, Norris już jest z przodu. No tu duże już ścięcie,
Ja tak też jadę i patrzę, czy nie ma gdzieś za bardzo jakiegoś miejsca, które mógłbym się znacząco poprawić. No jadę tak 30 na minucie. A ja uszkodzone skrzydło, ale zjazdowe okrążenie. Rasa też jest za mną. No zobaczymy, na którym miejscu skończę. Jak skończę właśnie przedostatni albo ostatni, to biorę te czwarte elementy. A jeśli nie, no to już zostawię te. Chociaż też nawet nie wiem, czy jest sens wyjeżdżać na drugie okrążenie, bo to będzie naprawdę prawdziwa loteria. Czy uda mi się poprawić czas na następnym okrążeniu, czy nie. Oczywiście, że można, ale no to będzie loteria. Wystarczy jeden jakiś uszkodzony, znaczy jeden zakręt źle pojechany i tyle. Dziewiętnaste miejsce póki co. Russell tuż. A spróbuję. Spróbuję jeszcze raz. Nikt nie wyjeżdża. Ciekawe, czy ktoś się zdecyduje. ...10% zużycia opon, no to nic. No te opony i tak są na te kwalifikacje. No wyjeżdżają Williamsy. Tak jak myślałem. Williamsy i kolega zespołu. Jakiś McLaren wyjeżdża. Ale dobrze, że wyjechałem troszkę przed nimi. Właśnie nie będą mi przeszkadzać. No to trochę za późno. Jadąc po tych ulicznych torach, takich skomplikowanych, no chyba Singapur jest najbardziej skomplikowanym tym ulicznym torem. Bo jednak patrząc na przykład na Azerbejdżan, to on tak... No z góry patrząc na niego, to on się aż taki trudny nie wydaje. I tak naprawdę tam jest wiele zakrętów 90 stopni. No jest też jeszcze właśnie ta sekcja zamkowa. To najtrudniejsze miejsce na torze, najciaśniejsze. Na Singapur tutaj to są przeróżne zakręty. Już końcówka okrążenia wyjazdowego i próbujemy. Stałem karę, znaczy ostrzeżenie jeszcze, no ale już jestem na minusie z okrążeniem. Na razie to jest drobny minus, ale jak będzie się powiększał, no to nie będę kończył tego krążenia. O, tu nie trafiłem.
nawet... No takiej sytuacji jeszcze nie było. Tak trafiłem oponą, że zeszło z niej powietrze. Takiej sytuacji jeszcze w tym sezonie nie było. Żebym właśnie złapał na przysłowiową gumę. Gdzieś tutaj będą się zbliżali zawodnicy, którzy wykonują okrążenia czasowe. No właśnie. No i cóż, nie chciałbym im jakoś przeszkodzić. Zbliża się tutaj Williams. Ale czy zdąży przejechać zanim... No niepotrzebne to żółte flagi, naprawdę. Niepotrzebne to żółte flagi, bo... Tutaj teraz przepuszczę tych... A, mnie znosi. No tutaj już przeszkodziłem koledze z zespołu akurat. No i teraz byłbym nawet nie trafił do boksu. Russell mnie poprawił. Latifi nie. Ale chyba i tak, nawet nie startuję tam przedostatni czy ostatni, ale chyba i tak jednak wezmę sobie te nowe elementy i też wezmę tą karę, żeby startować z końca. No, jestem 20, Latifi za mną i kolega zespołu, ale... Ale i tak właśnie, wezmę sobie te kary. No i będę miał no, świeże silniki, świeżą turbosprężarkę. Jeszcze te motogeneratory też się nad nimi zastanowię. Kogo teraz już uważam za swojego rywala? No jak będzie znowu kwiat. How do you feel the competition is for you this season? Great. Well, that's everything. Wywiad zakończony. Wracamy teraz do tej stacji roboczej. Ja sobie jeszcze teraz założę tutaj te właśnie nowe elementy. Zrobię to teraz, żeby nie zapomnieć przed wyścigiem. I tak jak mówiłem, będzie nowy silnik, nowa turbosprężarka, pewnie i nawet wezmę te motogeneratory, obydwa nowe. I właśnie na następne wyścigi nie będzie mi zupełnie brakowało tam mocy czy tych problemów z niezawodnością. A to się przyda, bo na przykład... W Austin, w Stanach Zjednoczonych jest długa prosta, w Meksyku jest bardzo długa prosta, Abu Dhabi, tam też jest taka długa prosta. No to teraz jeszcze szybko bierzemy te nowe elementy. Tak. Tu też. Tutaj myślę, że nie trzeba. Ten ma 75%, ale na wyścig mogę założyć trzeci i ten trzeci już też wytrzyma bez problemu. Tak, tutaj tylko po prostu założę ten trzeci. To zostaje i turbosprężarka jeszcze nowa. Nałapałem nieźle tych kar tutaj, ale to przyniesie mi profit. No to za ten odcinek już dziękuję. Także do zobaczenia w wyścigu.